Jesteście w jednej 16 finału Pucharu Polski. Myślę, że jednak po takiej rywalizacji faktycznie mogli się poczuć, że graliście z pierwszoligowcem, bo mecz był tutaj bardzo wyrównany. Mecz był bardziej wyrównany jak ten ligowy, też zakończony zwycięstwem 4-3. Graliśmy tutaj w rundzie jeszcze wcześniejszej. Nie narzucaliśmy sobie jakiejś specjalnej presji też tym meczem w Pucharze. Może to też akurat nam pomogło, mieliśmy też okazję przećwiczyć grę w przewadze. Suma summarów kończy się wynikiem korzystnym dla nas, takim jak lubimy, takim samym jak w pierwszej rundzie. Cieszymy się z awansu, przeciwnikom gratulujemy fajnej postawy, też fajnie się tu gra, fajna publika, fajnie oprawiony mecz. Zawsze chętnie tu przyjeżdżamy, pomimo tego, że kawałek mamy, tak? Zauważyłem akurat, że mocno doceniasz dzisiejszą postawę Kartus akurat. Twoim zdaniem naprawdę niewiele im brakowało, żeby tutaj doprowadzić do remisu? Myślę, że tak. I to nie chodzi też o końcówkę meczu, tylko o przebieg spotkania, tak? Nas ratowały słupki, zespół z Kartus też gdzieś tam momentami ratował bramkarz. Mecz był bardzo wyrównany. Nie chcę powiedzieć, że na remis, bo finalnie wygraliśmy my, no ale gratuluję przeciwnikowi postawy. Zagrali trochę inaczej. My też zagraliśmy inaczej jak w meczu ligowym, ale myślę, że taki mecz pod kątem nawet kibiców bardzo fajnie do oglądania. Macie jakiegoś wymarzonego rywala na jedną 16? Niespecjalnie. Wiadomo, że ta przygoda z Pucharem w naszym przypadku gdzieś tam w którymś etapie się zakończy. Także nie patrzymy na to pod tym kątem. Bardziej skupiamy się na najbliższym meczu z Gniezdem. To jest dla nas najważniejsze. Także mówię, cieszymy się z awansu. Jest to fajna przygoda, ale to jest tylko dodatek do tych meczów ligowych. Oby to nie był zespół Red Devils Chojnice. Oby nie i oby to nie był taki wyjazd jak przynajmniej w naszym przypadku do Kartus. Mam nadzieję, że ten przeciwnik będzie gdzieś tam o wiele, wiele bliżej Wielkopolski. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo. Trudna rywalizacja tutaj w Kartuzach, tak wydaje mi się, że czuliście, że graliście z pierwszoligowcem. No tak, na pewno. No, to jest zespół, no już drugi sezon tak naprawdę występuje w tej pierwszej lidze. No i widać, że kolejny już sezon pewnie będzie już zdecydowanie lepszy. W tym sezonie już trochę lepiej wygląda u nich ta gra w obronie. W tamtym sezonie byli nową drużyną, no i zagrali. No dzisiaj myślę, że taki w miarę wyrównany był ten mecz. I wszyscy, nie wiem, my nie jesteśmy zadowoleni, chociaż no tak naprawdę przyjechaliśmy tu zagrać dobry mecz, a że udało się wygrać, to jesteśmy z tego zadowoleni. Co twoim zdaniem przeważyło na tym, że to wy jesteście w 1-16? Myślę, że ta przewaga, bo tak do końca zespół z Kartus, no potem ma, robi błędy w tej obronie przy grze w pięciu zawodników i myślę, że to było takie decydujące, no bo jakby nie patrzeć, chyba 3 bramki strzeliliśmy z tego. Masz jakiegoś wymarzonego rywala na 16 finału i dlaczego to nie jest Red Devils Chojnice? Myślę, że ekstraklasowa drużyna była najprzyjemniejsza, bo by na pewno przyjechali do nas, gdzie nie musielibyśmy nigdzie jechać. A po drugie, no, jakieś doświadczenie zebrane wtedy z taką drużyną. I właściwie pierwsze szybkie pytanie. Co twoim zdaniem przeważyło, że w tym wyrównanym meczu ostatecznie jesteście poza burtą halowego Pucharu Polski? To, co ostatnio przeważa dość często, czyli wycofany bramkarz i my gdzieś się gubimy. Chociaż, no mówię, trochę też w przypadku, przy tych sytuacjach teoretycznie gdzieś tam się w miarę dobrze ustawialiśmy. Zostawiali człowieka na długim słupku. Przy trzeciej bramce strzał na bramkę odbija się od Dawida i akurat do człowieka, który tam zamyka i strzela nam bramkę. No trenujemy tego wycofanego bramkarza, żeby bronić. Nie jest to łatwa sprawa, bo sami gramy jakoś tam inaczej troszeczkę tego wycofanego i potem ciężko jest gdzieś tam się ustawić do tego jak gra przeciwnik. Ale no, myślę, że też to, że nie mamy za bardzo argumentów z gry, bo strzelamy 3 bramki ze stałych fragmentów. Tam i Dawid z Michałem na spółkę. Z gry nie strzelamy nic. Też na pewno ma to jakieś tam znaczenie, trochę pecha, bo gdzieś tam słupek, poprzeczka, tak? Na pewno ma to jakiś tam wpływ na to, że dzisiaj przegrywamy 4-3 i niestety już puchar nam odjechał. No właśnie miałem Ciebie też spytać, czy faktycznie Twój zespół i Ty sam tak odczuwasz taki wstyd w związku gdzieś z Waszym występem, czy macie taki no, niedosyt, że kurczę, zagraliśmy dobrze, ale no, brakowało tej no, jednej bramki? Nie, no na pewno nie jest nam wstyd. Myślę, że wszyscy gdzieś tam gonili, wszyscy biegali, próbowaliśmy gdzieś tam grać trochę inaczej niż zwykle. To 4-0 gdzieś tam w miarę to fajnie wychodziło, bo chłopacy się ruszali, zmieniali pozycję i robiliśmy z tego jakieś akcje, tylko gdzieś zawsze brakowało. Na pewno nie jest nam wstyd, bo dlaczego miałoby być nam wstyd? No w sporcie się raz wygrywa, raz się przegrywa.
No niestety teraz się zdarzyło, że przegraliśmy, ale bardziej niedosyt niż wstyd na pewno. Dzięki serdeczne.